Cześć wszystkim! Znowu Pon 7, nasz ciąg Pillars of Eternity. Kompletnie zapomniałem, co ostatnio robiliśmy. Ale dobra, ale wygląda na to, że mamy parę postaci, które chcą, potrzebują awansu. Dobra, zacznijmy ode mnie. Co my tu możemy mu dać? Właśnie, przetrwanie chyba coś się zmieniło w White March 2. Przetrwanie pozwala postaciom wymór między wieloma długotrwałymi premiami za każdym razem, gdy obozują. Właśnie, czekajcie chwilę, ściszę grę trochę. Nie wiem, czy to się nagrywa, ale dobra. Chyba tak. Tak, kiedy redukcja obrażeń otrzymywanego leczenia ruchu celności wobec określonego rodzaju stworzeń. Czas działania przedmiotów jednorazowych obrażeń przeciwko flankowanym. Brzmiło to na całkiem fajne bonusy. Co dawała nam wiedza? Używanie zwojów. To średnio w sumie nam potrzebne. Dobra. Koszt awansu. Zwiększenie atletyki. Zwiększenie atletyki pozwala nam dłużej walczyć. Czekaj. Chwila. Oprócz niewolnych modalnych wyszyczek, oceanaczka rzeki, przekroczenie, przepaść pokonania, raz na potyczką, aby odzyskać to samo wytrzymałość w postaci tylko z drugiego oddechu, aby wyższy poziom zdolności tym atletyką. Okej, dobra. Zwiększymy atletykę i na następnych poziomach powoli też będziemy zwiększać przetrwanie. Dobra, okej. Co my tu mamy? Nowe talenty. Żarliwa szarża. Poniskie szarży na wroga zwiększając ich szybkość ruchu i obronę przy odstąpieniu od walki. Średnio. Wyzwalające wezwanie. Rozkazuje przymierzcowi zebrać siły i zignorować szkodliwe efekty na czas trwania wezwania. Okej, fajne. To przysięgły wróg. Kieruje na wroga słuszny gniew paladyna, przyznając premię do celności i obrażeń zadawanych temu przeciwnikowi aż do czasu zakończenia walki lub śmierci celu. Obrażenia. Celność plus 15. Raz na potyczkę. Bardzo fajne, podoba mi się. Inspiracja, zdolność pasywna. Wszystkie obrony plus 7. A pokonanie wroga przez paladyna podnosi morale. To raczej nam się nie nada, bo... A paladyn zadaje małe obrażenia. Żarliwe skupienie. Nie można używać z innymi aurami. Tak, już mam jakąś aurę defensywną. Okej, dobra. To brzmi fajnie. Nakładanie rąk też może być fajne. Plus 90 przez 5 sekund. No i to dwa razy na potyczkę. Wiecie co? Weźmiemy nakładanie rąk, a później zastanowimy się nad czymś bardziej ofensywnym. Tak. Paladyna chce, żeby on głównie tankował rzeczy. Dobra. Tobie co my damy? Możemy dać tak samo atletykę. Ojejku, tak beznadziejnie wygląda. Dobra. I zdolności wojownika. Specjalność w broni. Proszę przyciąganie. Życie dwa razy. Wojownik gwałtownie naciera na przeciwnika, przyciągając go do siebie w zasięg walki, zwarcie, porażenie, oszołomienie. Użycie dwa razy na potyczkę, zasięg 5 metrów. Okej, brzmi nieźle. Postawa obronna, mech, on ma zadawać obrażenia, metodyczny atak. Chwilą zwiększając swoją celność. Raz na potyczkę, natychmiast celność plus 20. Okej, też brzmi fajnie. Okej, my go... Ja go chcę specjalizować w broniach dwuręcznych, więc specjalizacja w broni rycerz, miecz, chwila, to był żołnierz, miecz dwuręczny, tak, obrażenia plus 15%. To również byłoby fajne. Więc tak, mamy do wyboru metodyczny atak, bądź przyciągnięcie, bądź specjalizację w broni. Myślę, że wybiorę specjalizację w broni, ponieważ to jest pasywne na zawsze. A później będę się zastanawiał nad metodycznym atakiem. Okej? Teraz kapłan.
Dobra, tobie damy wiedzę. Może przetrwania trochę. Okej, okay. I odblokował nowe zaklęcia. Wygląda na to, że poziom trzeci już chyba. Dobra, przyjrzymy to zaraz. Teraz ty. Wiedza. Okej. Okay. W sumie każdemu może się przydać w takim razie jeden punkt w przetrwaniu. Znaczy w ogóle nie będą mieli żadnych bonusów przy odpoczynku. Okej, okay, dobra. I tu jest trochę... Dobra, wiecie co? Najpierw sprawdzę, jakie mamy grymuary. Zanim podejmę decyzję, co chcemy wziąć. Więc tak już. Kula ognia i błysk i piorun mamy, więc tego nie musimy brać. Co tutaj mamy? Nic. Trzeciego poziomu tutaj też nic. Nie, chwila, chwila. Trzeci poziom. Tak. Okej, okay, trochę nas to będzie kosztować, ale... Ale nieważne. I tutaj też mam moją ognistą kulę. Więc tak. Ognista kula i piorun. A poza tym możemy brać wszystko. No to bierzemy. Wiedza, przetrwanie. Potem atletykę też będziemy zwiększać. Żeby wolniej się męczyli. Więc tak, co my tu mamy? Tłumienie magii. Nadal jest bardzo antymagiczne, tłumiące wszelkie efekty korzystne dla przeciwników znajdujących się w obszarze. Okej, okay. Fajnie brzmi. Uciążliwe spowolnienie. Mniejszają szybkość ich ruch, sący dotyk, dłoń rzucona, blablabla. Który osłabia cel wysyłany część jego sił życiowych, przekazując się rzucającemu w postaci wytrzymałości oraz powodując obrażenia od kwasu. Cel odbiera 30 obrażeń jako wytrzymałość w razie powodzenia osłabia przez 26 sekund. Celność... Celność plus 10. Te opisy czasami trochę nie mają sensu. Zgubna pochopność. Rzucący zaklęcie używa swojej siły życiowej, zwiększając swoją szybkość ruchu, ale redukując wytrzymałość. Okej. Okay. Odsłonięcie słabości. Obniża słabość wrogów przed wszystkimi dookoła, zmniejszając ich redukcję obrażeń oraz wartość odbicia i koncentracji. Pomniejsze zguby. Tworzy w rękach maga kulę energii, która ciśnienie powoduje obrażenia do ognia, zimna, kwas lub elektrycznej ciężarności. Zguba odnawia się, dopóki zaklęcie nie wygaśnie. Okej. Okay. Efekty rzucające. Pozostało do zmiany broni przez 78 sekund. No nie ma to, nie ma sensu ten napis, ale domyślam się, że po prostu, że tworzy jakąś broń dystansową, która przez 78 sekund można używać. Okej, okay, ale to brzmi całkiem fajnie. Przemieszczony obraz. Rzucający w trakcie na się po innym miejscu, co zwiększa odbicie i refleks na czas trwania obrazu. Czaru ponadto wiele cenne i opracowane przeciwko niemu ataków. Odbicie i refleks nie zostaje draśnięcia. Ponadto wiele celnie wyprowadzonych przeciwko niemu ataków. Okej, okay, dobra. Okej, okay, to jest dobry opis. Próbowałem się czepić. Rykoszety, minolety. To brzmi fajnie. Trzy pociski, które przybijają cel i przeskakują na dwa kolejne cele. Obrażenia 16-24 kute. Cenność plus 10 kontra odbicie. Okej, okay, to już nie brzmi fajnie. Trujący wybuch. Obrażenia dużo od kwasu, mdłości. Okej, okay, a to twarz rzucającego czar przybiera kształt przegniłej, przeżartej robaty, wywołuje bliskich przerażeniem mdłości. Mech. Okej, okay, to brzmi fajnie. To również brzmi fajnie. Może te rykoszety na razie sobie podaruję, ponieważ wziąłem to jako zaklęcie ofensywne i to jako defensywne, powiedzmy.
Okej. I ponadto chcemy go nauczyć kuli ognia. W końcu mamy kulę ognia. Dobra. I dodajmy ją do grimoire'u. Tutaj na razie chyba wszystko zostawimy tak jak jest. I możemy parę rozmów przeprowadzić. Ale to za chwilę. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Krąg obronny. Możemy jakoś sprawdzić twoje zaklęcia? Chyba średnio. Więc Jak u ciebie się włącza grimoire? Chyba tylko poprzez... Tak. Przez ekwipunek. Dobra. Więc tak będziemy chyba musieli sprawdzić. Czyli na obecność. Błogosławi towarzyszy wsparciem życzliwej duszy leczący, kiedy ich wytrzymałość jest niska. Okej. Okej, jak długo to trwa? Nie pisze. Czy do końca walki? Czy to jest jednorazowy efekt, który raz się aktywuje? Okej. Tak myślę, że o to w tym chodzi. Tak, plus 39. Jak to jest w porównaniu do zaklęci leczących? No, prawie dwa razy. Nie. Dobra, o połowę więcej niż zwykłe zaklęcie leczące. Okej, więc widzę całkiem przydatność w tym. Ochronna pieczęć. Obrażenia całkiem spore. Razi wrogów energią elektryczną. Okej. Średnie przywrócenie. Modlitwa przeciw bezsilności. Na obszarze działania pod wpływu odczuwalnych ograniczeń. Okej, to jest fajne. Takie... Znaczy no... Były w Dungeons & Dragons podobne zaklęcia, które zdejmowały wszystkie crowd control. Dobra. Kolumna wiary. Okej. Takie jakieś AOE. Złowieszcze błogosławieństwo. Wzmacnia pewność siebie, towarzyszy broni, zwiększając ich szanse na trafienie krytyczne. Okej, fajnie. Bezwład. Jest łomna wiara, krąg obronny. Wszystkie obrony plus 15%. Okej. Szkoda, że tylko dwa mamy zaklęcia, ale... Ale spoko. Myślę, że z tego można korzystać w jakichś cięższych walkach. No i to na pewno się przyda. Będzie przydawać. Okej, dobra. Raz na potyczkę. Drugi oddech. Trzymałeś plus 48. Ty masz już też masz drugi oddech. Plus 70. Ta, to też musiało dojść w Białej Marchii 2. Wcześniej tego nie było. Przynajmniej nie przypominam sobie. Dobra. Okej. No to porozmawiajmy jeszcze z postaciami, co one mają nam do powiedzenia. Ostatnio chyba właśnie zdobyliśmy tą twierdzę. Zaczęliśmy coś sobie tutaj robić, tak? Kończoną budowę. Tak. Co możemy się wybrać do, jak to się nazywa, Wschodnia Marchia? Czy Zatoka Buntu? Tak, do Zatoki Buntu. Tam możemy kontynuować wątek główny. Ale możemy również tutaj zostać i tutaj poszperać jeszcze w tych głębinach. Co myślę, że tym się na razie pobawię. Przynajmniej aż dojdę do jakiegoś poziomu, gdzie już nie będę mógł dalej iść, bo przeciwnicy będą zbyt trudni. No, ale myślę, że to będzie całkiem ciekawe. Na razie. Pogadajmy. Mówiłeś, że chciałeś go o coś zapytać. I just got a dumb idea in my head is all. Don't know why I thought it'd work. It's funny. That's probably the first thing I got my hopes up for in, I don't know, years. At least I got that out of it. Nie musisz się wstydzić, nie będę cię oceniać. All right. Yes, fair is fair, and you did bring me to see him.
Those rumors back in Gilded Vale about my brother, Woden. About how he'd turned against us and fought for Whitewind. Been on my mind for some time now. Hmm. The thing about Woden was, he always knew what was right, and that's what he'd do. One day he set out to fight for Deerwood against a man claiming to be our god. So I knew that's what I had to do, too. It was right. Hearing claims that he died fighting for Rhea at Saris, that got me worried. Not that he'd chosen the wrong side, but I had. Didn't seem right what Widewind had in store, but if he really was Aethys... Mm-hmm. I thought, maybe this old Watcher would know how my brother died. So I could see if it was true. Like he could, I don't know, read it in my soul or something. Use our connection. Told you it was dumb. Dlaczego nie poprosiłeś mnie o pomoc? Bo pewnie dlatego, że cię nie znałem. Ciężko jest zaufać komuś nieznajomemu, który mówi, że jest widzącym. Watcher's not psychic. I think I just had this idea, and the idea made me feel a certain way, and I didn't want to lose that. No cóż, każdy z nas ma coś takiego od czasu do czasu. Gdybym naprawdę chciał znać prawdę o bracie, nie zaczynałbym od widzących, tylko od archiwów. Czemu więc tego nie zrobiłeś? Jeśli istnieją jakieś zapisy, to będę w Zatoce Buntu. W pałacu mają archiwum. For me already, but if you could see fit to pay that archive a visit with me, well, you know. Knowing my luck, the records clerk will go crazy and try to kill me. I'd feel better with you in there with me. Okay, dobra, więc mamy kolejny cel w questie Edera. Okay, kto tu nam jeszcze ma coś do powiedzenia? Kana. Nie, również może czekać taki los. Możliwe, ale Merwald znał swoją klątwę, w końcu długo go gnębiła. Być może dał ci niezbędną wskazówkę, by uniknąć tego losu. Znajdźmy te ruiny, o których wspomniał. Może trafimy na coś przydatnego. Okej. Okay. Alot. A, i Kana może awansować. Zajmiemy się tym również. Alot wydaje się bić z myślami. Wzdryga się, kiedy się zbliżasz gwałtownie, wciągając powietrze przez zaciśnięte zęby. Dobrze się czujesz? Of course. Merely processing some of the unusual things we've seen lately. And if Meowald is to be believed, it would seem you have an uncertain future ahead. Nie wiem, co mam myśleć. Perhaps Defiance Bay holds the answers we need. Chcę porozmawiać o czymś innym. Masz pomysł, co powinniśmy teraz począć? Merwald nalegałby odnaleźć agentów Bractwa Ołowianego Klucza w Zatoce Buntu, prawda? Jeżeli sugerować się jego stanem, powinniśmy się pośpieszyć. Dobra, to wszystko. Okej, okay, to jeszcze Kana chce awansować. Okej, okay, damy mu wiedzę. Mamy nowe strofy drugiego poziomu. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co tu mamy. 12 stanęło przeciw mocy świętego. Mamy obronę przed przestraszeniem. Dziwne to jest. Obrona przestraszenia plus 10 czas trwania. Minus 10 sekund przestraszenie. Obrona przerażenie plus 10. Okej, dobra. Może to minus 10 przestraszenie to jest jakiś efekt natychmiastowy, nie wiem. Szron i Mróz na kartem wkroczyły. Aura, przyjaciel, zostawienie pułapki, pułapka Szrona i Mrozu na 3 sekund. Okej, okay. To w ogóle nie wiem, jak to powinno działać. Nie wiem, jak aura może zastawiać pułapki, ale dobra. Szybko, szybko ręka, ile strzały wypuszczała. Aura, przyjaciel, szybkość przeładowania plus 20%, szybko strzelność plus 20%. No, to również fajne. Lis przed rolnikiem zwinnie uciekał. Aura wróg, celność przeciwko odstępującym wrogom. Minus 10%. Okej, czyli powa... pomaga nam w odstępowaniu. Okej, wiecie co? Może wezmę to od przerażenia. To brzmi fajnie.
To również brzmi fajnie. I to brzmi fajnie. A, Java Update Available, spadaj. Wiecie co, może najpierw wezmę to. A później zobaczymy, ile... Czy będziemy mogli jeszcze jakieś inne wziąć. Ale to brzmi bardzo fajnie. Bardziej, że połowa mojej drużyny strzela podczas walki. I pewnie możemy jakąś pieśń z tym ułożyć, co? Kana? Dobra, edytuj pieśni. Pieśń B. Tak, możemy z tym tworzyć. Powiedzmy, że to będzie taka pieśń ofensywna, więc coś jeszcze... coś, co jeszcze zwiększało nasz efekt. Szybkość ruchu, F-Rof. Okej. Okay. Hard plus 10, wola plus 10. Możemy dwie takie? Możemy dać, ale to... będzie się tak średnio stakować. Powiedzmy, że to jest całkiem fajne. I w ten sposób będziemy mieli non-stop. Szybko strzel, szybko ręką strofę oraz tak, strofę do poruszania się. Ok? Zmienimy na tą pieśń. I dobra, zobaczmy. Właśnie. Nie to. Warownia. Budowałem tutaj coś od... Tak, od odpoczynku. Ale to potrwa jeszcze jeden dzień. Więc na razie możemy zejść do podziemi. Chyba nie tutaj się schodziło do podziemi, co? Nie. Chyba na zewnątrz była taka klapa. W każdym razie wiem, że na pewno gdzieś było takie zejście, które nam pozwalało wybrać, do którego poziomu podziemi chcemy się udać. Tylko nie wiem, gdzie ona była. Tak mi się zdaje w każdym razie. A to mam zagwozdkę. Na którym się podświetlało rzeczy? Tabem. Dobra. Nic nie mamy, tu nic nie mamy. Muzyka trochę przypomina mi Morrowinda. Jeżeli macie podobne odczucia, to przynajmniej tamten motyw. Okej, tutaj jest wejście, którego szukałem. Więc zajrzyjmy na chwilę. O, dokładnie. Poziom pierwszy. Ta. Może tylko ten odblokowaliśmy. Ale to się niedługo zmieni. Tak, tutaj wcześniej było to pole siłowe, które uniemożliwiało nam zejście dalej. Ale po rozmowie z tym strażnikiem, czy jak ona się tam nazywała, ono powinno zniknąć. Okej, okay. Czy Quake save'owało? Dokładnie tak. Nie wszystko jeszcze zapomniałem. Some real history. Cover that great king's tomb would be a dream. But it is one of his servants I am after. Gabranos, a powerful mage and a dedicated scholar.
a keeper of lore, just as I mean to be. He was in possession of the Tanvi Oratoa, or whatever form of it preceded the one we know. I've seen it in ruins, alongside Gabranos' name. Scraps of the same symbols and verses we know in Rauatai. He must have held the words in high regard. Or perhaps he was even the author. Dlaczego ta księga jest taka ważna? Rutai czekają trudne czasy. Kiedyś byliśmy zjednoczonym ludem, ale to się zmienia. Ale w sercu wszystkiego jest Tanvi Oratoa. Niektórzy uważają, że nie trzymamy się instrukcji w niej zawartych, że staliśmy się słabi. Porzuciliśmy boja, nasze tradycje skalane zostały przez cudzoziemców, że musimy powrócić do dawnych tradycji, jeżeli chcemy, by inni czuli przed nami respekt. Moi bracia tak uważają, ale nie musimy się izolować, by Rutai rosła w siłę. Wiem, że pieśń kryje w sobie głębsze znaczenie. Nie stworzono jej z piasku i wody przed 1000 lat, tylko przywieźli ją do nas Engwitanie, lud, który znał wartość sojuszy i podzielił się z nami wiedzą. Dzięki tej właśnie wiedzy powstała dzisiejsza Ruatai. Jeżeli znajdę oryginał, mogę udowodnić, że pieśń jest znacznie starsza niż sądziliśmy, że Engwitanie zdążyli do pokoju i wymiany wiedzy. Jeżeli pójdziemy ich śladem, możemy stworzyć królestwo równie wspaniałe i trwałe jak ich. Unikanie konfliktu to szlachetny cel. W dodatku podniosły. Wiem. Cieszę się, że tak uważasz. Sądzę, że to lepszy kierunek dla Ruatai. Jesteśmy społeczeństwem wielorasowym i zawsze byliśmy zjednoczeni. Sądzę, że pisane nam jest osiągnąć wielkość. Chyba bardzo podziwiasz tego Gabranosa. Powiadają, że panował nad żywiołami, ale bardziej interesuje mnie jego zapiski. Był płodnym pisarzem. Nie zdołałem przetłumaczyć wszystkiego, ale wystarczająco wiele, by zrozumieć, że bardzo dużo podróżował. Gdybyśmy tak mogli go spotkać, jaką wiedzę mógłbym z nim się podzielić. Ale możemy podążyć za jego przykładem i starać się nauczyć czegoś od sąsiadów. To nas ubogaci. Czyli tak naprawdę nie czytałeś jego dzieł? Nie wszystkie, bo i jak? To martwy język. Przykłady niemal nie istnieją, ale przetłumaczyłem co zdołałem. Porównując symbole z jego prac z innymi źródłami, udało mi się poskładać frazę z Tanvi Oratoa bardzo wyraźnie. Nawet dałem kustoszce do sprawdzenia, ale znała, że sam ją napisałem. Zawsze tak łatwo się podniecasz? Jesteśmy u progu wielkiego odkrycia. Dziwię się, że się powstrzymujesz. Dobra, w takim razie zacznijmy poszukiwania. Gabranos will have brought the text with him. It will probably be within a library. Or a tomb, perhaps. It tends to be one of the two. Okay. Let's be off. Okay. Do roboty. Hey there. W następnym odcinku schodzimy do drugiego poziomu głębi podkernuła? Tak to się nazywało? Bezkresne ścieżki? No, bezkresne. No tak. Tak możemy to nazwać. Wchodzimy do drugiego poziomu bezkresnych ścieżek pod Kednua. Jakie niebezpieczeństwa tam spotkamy? Jakich przeciwników? Jakie skarby? Dowiecie się już niedługo. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Hej!